pokażę wam nową cegiełkę. O. Zrobiona, pospawana. To jest tak zwana cegiełka, czyli wsad, gdzie się wrzuca tutaj drewno, ale to wszystko w środku teraz jest puste, ale normalnie jest w tym woda. O, tu są wprowadzenia rur. I ta cegiełka właśnie walnęła. Bo tu cieknie, nie? Pospawana, pomalowana. Gotowa do instalacji. A tutaj piecyk, gdzie będziemy to wszystko instalować i trzeba jeszcze rury podłączyć i będzie nowy piec. Powolutku, powolutku, krok za krokiem robimy fajne miejsce na ziemi. To jest słynny kranik, z którego ktoś nie spuścił wody, dlatego to wszystko walnęło. Tutaj będzie szła rura. O. To wszystko trzeba połączyć z cegiełką. A później to wszystko, co tam jest, od początku zbudować. Czym się zajmie zdun pan Anatol? Fachman nad fachmanami. Ale ojca tam jeszcze. Nie pokój, to trzeba uszczelki do tych szczególków nowe. Bo stare już one poszły, to gumowe uszczelki idą. Gumowa uszczelka do szczególków celowych. Jechać do, gdzie robią, gdzie się znaleźć i nagwintują. Bo może kupić rurę, nie kupi, kupi całą sztangę. No. Ale może wszystko. To trzeba do hydraulika jechać. Nam może wejść wtedy na śrubunek tu i tu puścić rurę. Tak? No to... A... Czy tak? No tam by było prościej, nie? No. Tylko kolanko po prostu trzeba wymienić, to? To jest najgorsza sprawa, bo tak, bo ten śrubunek trzeba tam wkręcić, tu kolanko wkręcić. Kolanko to musi iść nyplowe. Tu nyplowe od razu, śrubunek. Mhm. Tu nyplowe, zbint zewnętrzny na kolanku, a tu wewnętrzny. Okej. Okay. Może to zrobić, tylko że ja to nie będę, będziesz pan gwintował. Na moją odpowiedzialność. Tak, tak, tak. No to tak. Kupimy tych rur parę, jak nam gwint się zerwie, to... Usiąść i dalej, no to ja mówię, bo to... Dobra, panie Anatolu, ja muszę sobie zapisać, co trzeba kupić. Pokupuję rurę, wszystko. Ja przyjadę i wezmę jej bardzo i gwintownicy i klucze. To się umawiamy na czwartek. No. O, i ten. A widzę, i... że pan też się zna trochę. To tak, no, ale to żadna to robota. Żadne ten, no. ale wolę to zrobić pod okiem kogoś, kto tam zna, nie? O. Czyli kolejny etap prac za nami. Teraz trzeba się udać do tak zwanego sklepu.